z Ewangelii świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Obchodzimy dzisiaj święto świętego Bartłomieja Apostoła. Ten apostoł, nazywany także Natanaelem, urodził się w Kanie. Apostoł Filip przyprowadził go do Jezusa, a ten zaliczył go do grona swoich 12 apostołów. Zgodnie z tradycją głosił on Ewangelię w Indiach i tam też poniósł śmierć męczeńską. Ewangelia prowadzi nas do wydarzenia, jakim jest spotkanie tego apostoła z Jezusem. Papież Benedykt XVI bardzo głęboko skomentował to wydarzenie. Nie wiemy, co wydarzyło się pod tą figą. Jest oczywiste, że chodzi o decydujący moment w życiu Natanaela. Poczuł się dotknięty w głębi serca przez te słowa Jezusa i zrozumiał: ten człowiek wie o mnie wszystko. On wie i zna drogi mojego życia. Temu człowiekowi mogę rzeczywiście zaufać. I odpowiada jasnym i pięknym wyznaniem wiary, mówiąc: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. My w tym, co mówi Natanael, Bartłomiej, znajdujemy bardzo ważny znak. Znak, by jeszcze mocniej przylgnąć do Pana. Bartłomiej jest dla nas wzorem serdecznego, pełnego żaru bliskości, przygnięcia do Jezusa. Nie chodzi o nasze nadzwyczajności, ale o zwykłe, stałe, wytrwałe bycie z Panem. Nadzwyczajny jest i pozostaje sam Jezus. On zna każdego z nas i dla Niego każdy z nas jest powołany, aby poświęcić Mu własne życie, iść z Nim i za Nim do końca, nie bać się nawet śmierci dla Niego. To jest droga. I to jest jakieś wyzwanie dla nas. Maryjo, Królowa Apostołów, ty jesteś obecna pośród nas i podprowadzasz nas do Jezusa, byśmy z Nim byli zawsze. W Wieczerniku wspierasz uczniów po odejściu Jezusa i tak niech będzie z nami. Wspieraj nas. My prosimy o to. Oddajemy się Tobie, Maryjo, jak pielgrzym, który idzie z różańcem do Twojego domu, choćby tu na Jasnej Górze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.